Szybko zrobię transmisję, bo nie mam czasu, bo jestem w podróży, kupę kilometrów, wczoraj 400, dzisiaj 500, ja mam co robić, a nie siedzę w domu. Nie będę na montażach jakiś siedział cały czas, więc posłucham, aż wyjdziecie na chwilę. W razie widzę, nikogo nie ma. Dobra, ktoś jest, widzę już. Dosłownie poczekam 10-15 sekund i zasuwam raz, dwa, trzy, szybko to zrobię, bo to już po prostu mnie zaczyna męczyć. Pozdrawiam z trasy, pozdrawiam normalnych ludzi. Pomidor nie jest zaparty cały czas. Ja to szybko odpowiadam, bo racja jest po mojej stronie. Siemanko, siemanko, postanowiłem zabrać szybko głos, bo mi kolega przesłał nagranie. No powiem wam tak, do kolegi pod symbolem od pomidora. Kolego szanowny, szacunkiem i poważaniem to na początku, ty umiesz się odzywać, zrobiłeś swoje, wypowiedziałeś się po swojemu, bez ubliżeń, jak nie jak twój przydupas koleżka pomidor, no bo on się spruł od razu i to nieraz się spruł, dlatego został pociśnięty przeze mnie i przez Miśka. To jest pierwsza sprawa. Miśka nie będę w to już mieszał, bo obiecałem, ty do mnie się zwróciłeś. Sprytnie ominęłaś Miśka, bo Misiek też w tym materiale pomidorowi ostro powiedział o higienie, tylko sprytnie dziwnym trafem ominąłeś. Ale to dobra. Słuchaj, teraz tak. Na szybko. Kolego, weź sobie obejrzyj ten film, obejrzyj te materiały, bo ty, nie wiem, chyba ci na nieświadomce zapierdoliłeś ten tutaj materiał z pomidorem. On ci nie powiedział o wszystkim. No chyba pomidor się wyraźnie przyznaje, że krył frajera, czyli Popka. Popek poszedł na samo ukaranie bez zgody pomidora i w tym momencie pomidor dostał hajs i go przykrył. I to w kurwa... Momencik. A pierdziele, człowieku. Widać mnie, coś tu mi wyskakuje, bo telefon włączyłem. I to jest prosta sprawa, że pomidor nie ma racji w tej całej aferze. To on nakręcił tę aferę, tak samo Popek to nakręcił. Ja niepotrzebnie zabrałem głos, tu się z tobą zgodzę. Bo jakbym wiedział, że takie będzie gówno burza, to bym w ogóle w to nie wchodził. No ale jak już mnie dotyka i taki pomidor mi kura ciupie, to ja nie będę jego w drugą stronę się pojadał. Niech to ludzie właśnie w kryminale ocenią. Nieważne, w całej Polsce ja się nie boję, bo racja jest po mojej stronie. Więc pokazywanie, że ty masz, jesteś pod symbolem, mordo, że siedziałeś 7 lat, no słabe to było. To wiesz, sobie się zastawia ludźmi w areszcie i wolności. No to jest śmieszne troszkę dla mnie. Z całym do ciebie, bo nie wiem, kim ty jesteś. A pomidor cię po prostu wykorzystał, wziął, żeby teraz pokazać, że ludzie są za tobą. Ja słuchaj, mam odsiedziane wszystkie też koło 3 lat, się ani tym nie chwalę, ani nie żalę. Moi znajomi też mają wielu, jest pod symbolem. Ma więcej zajechane od ciebie, na śledczych siedzą, w zakładach karnych. Prowadziłem sprawy ludziom, którzy siedzą po 15 lat, mają duży wodź, a teraz pomagam. Ja się nimi nie będę zastawiał, nie będę ze mną wideo ze mną robić wspólnego, bo powiedzieć, że to jest śmieszne, no. Więc prosta sprawa. Hejterów to w ogóle nie jest tam taki wzór, bo to są dzieciaki, oni w ogóle nie wiedzą, o czym my mówimy. Ja mówię bardziej z przekazem do ludzi. Ludzie, tak jak powiedziałem, w kryminale to ocenią. Czy Popek się zachował nieelegancko? Czy pomidor się zachował nieelegancko? Czy ja się zachowałem nieelegancko? Czy Misiek się zachował nieelegancko? I na tym skończę, nie będę drążył tematu. A do ciebie, kolego, mam taką prośbę, żebyś zapoznał się z tym, co mówi pomidor. Jeśli no przypucował się centralnie się przypucował pomidor tego, że dostał pieniądze, nie jest nagranie, tak? Ja nie nagrywam kolegów. Jak ja idę na spotkania, to pewnie tak jak ty telefon zostawiam w samochodzie, idę mają do mnie zaufanie, kupę lat się z nami, idziemy sobie porozmawiać o różnych rzeczach. No ale jak ktoś się do mnie pruje przez internet, a potem mówi, że ja mówię nieprawdę, no to powiedziałem, że nagrywam cię pomidor i wszystko powiedział, a że on jest pijany i nie pamięta potem, co mówi, to jest jego problem. Wytrzeźwiał się, zdziwił, tak? To jest pierwsza sprawa. Więc kolego, na wolności się nie grypsuje właśnie, kto coś powiedział. Ja też na wolności nie grypsuję. Ja wyjaśniam sytuację, która mnie dotyczy, bo jak ty sprytnie to wszystko porobiłeś, na szybko już będę kończył. Nie powiedziałeś w tym wideo prawdy, że pomidor się przyznał, ominąłeś to kolego. Nie powiedziałeś, że nie trzyma higieny, to już nieważne. No to kurde co, jak ktoś wyjdzie, będzie strzał pod siebie, najebany będzie łaził, obejrzyj jego film z kotletami czy inny, co on z ciebie robi. No to już normalne chłopaki to widzą. Jego kolego, no to smutne, no to no, trzymaj jego stronę, ale mordo, no nie trzymaj strony, kurwa, że w tej sprawie on ma rację, bo nie ma. To jest druga sprawa. Trzecia, jak sprawa nie będzie załatwiona, to niech sobie będzie załatwią ludzie właśnie na tym. Ludzie załatwiają już w kryminale, w areszcie śledczym. Nie ma problemu. Tyle. Chciałem ci powiedzieć, a czemu o Miśku żeś nie zabrał zdania na koniec, to się śmiałem? Tylko mnie atakujesz. Obejrzałeś ten materiał, bądź obiektywny, nie? Jak siedziałeś i masz tutaj, co masz, co pokazałeś, kto ma wiedzieć, to wie, tak? Tradycyjne powiedzenie. To bądź obiektywny. Tak jak na spacerze, żeby była sprawa, wiesz, nie będziemy rozmawiać, o co chodzi, jest do wyjaśnienia, to patrz plusy i minusy. A nie stajesz za pomidorem i mówisz mi, że kulturalnie mi powiedziałeś, bo to ja do ciebie nie mogę się przyczepić, mówisz do mnie pewne rzeczy, ja też do ciebie teraz kulturalnie nagrywam. A tamten się spruł znowu, jest powiedzenie teraz nowe, moi znajomi wymyślili, że damskie i pomidorowe się nie liczy. Pomidor
Pomidor to jest po prostu śmiechu warty, kurwa, pacjent, no. To, że on tam opowiada, i on już opowiada, 30 lat jeździłem po Polsce. Kogo to interesuje, że on jeździł po Polsce, ty? 30 lat. Kur, co to interesuje? Ludzi interesuje to, że w 2016 jego wspólnik poszedł na samoukaranie, nie powiadomił go, bo chciał robić pieniądze w Polsce z gangiem Albanii. Ten się, pomidor się nawalił, zaczął chodzić mówić, że to jest frajer, bo powiedział prawdę, a popój sobie przyjechał do Anglii, zapłacił mu 100 tysięcy złotych i nagrali następnego dnia kawałek, że wszystko jest dobrze, że rodziny się nie traci. No to o czym mówimy? Kto się elegancko nie zachował? Kto się elegancko nie zachował? No chyba twój kolega. Pozdrawiam cię serdecznie. Przemyśl to, co powiedziałeś, bo według mnie to ty po prostu niepotrzebnie swoją twarz dałeś temu kurwa błaznowi i tyle. Pozdrawiam, ja to wszystko już kończę. Niech sobie właśnie ludzie w aresztach załatwiają w kryminale. Chciałem to nagrać, pociachać tam na montażu, a nie mam czasu. Czekajcie tam na inne rzeczy, ja to wszystko powyjaśniam. Dla mnie jest prosta sprawa. Nie mam co wyjaśniać, znaczy wyjaśniam, bo nie tłumaczę. Nagrałem właśnie z trasy, bo mi kolega przesłał, mamy tam jakichś wspólnych znajomych, że człowiek wziął już pomidor, już jest tak na tyle słaby pomidor, że sam nie potrafi coś powiedzieć i stworzyć tych swoich kapacołów nie potrafisz stworzyć właśnie. To już się zastanawiasz, bierzesz jakiegoś koleżkę, co pokaże symbol i co mam się przestraszyć? Że ty masz kolegę takiego, no ja mam takich wielu kolegów pod symbolem, tylko oni nie będą się pokazywać publicznie, bo po prostu nawet do mnie dzwonią i się śmieją, po prostu mówią, że to jest jakaś w ogóle jazda. Co masz? Co, że kolega potwierdzi, że ty jesteś w porządku, znaczy, że ty jesteś w porządku? Ludzie niech to oceniają. Bez spinki pozdrawiam z trasy. Andrzej Żuromski, jak to jest to pomówieni TV. Kto ma wiedzieć, ten wie. Kto jak się zachował w tej sprawie i tyle. Przecież prosta sprawa, tutaj chłopaki do mnie dzisiaj piszą, dzwonią, Andrzej, co tu się narobiło? Git pod symbolem, kurwa, pojawia się u pomidora, kurde, w filmie, ty, na internecie. No to już takiego czegoś to nie było jeszcze. Więc sprawa, tak jak mówisz, z jednym się zgadzamy, kolego. Weź to wszystko, przeanalizuj, porozmawiaj z tym pomidorem, są jego nagrania, co on w ogóle gada, ubliża, przyznał się, że krył frajera, wspólnika, to chyba wszystko, koleżko. Ja do ciebie przemyśl, co powiedziałeś w tym wideo do mnie i przeanalizuj całą sytuację od początku, bo pominąłeś dużo różnych rzeczy. Tak? Dziękuję. Pomidor, nie pozdrawiam, ja już swój temat zakończyłem. Możesz tam się cały czas z ludźmi jakimś powoływać. Ja ci powiedziałem, ja ci nie życzę źle, do aresztu trafisz, pozwolą ci grypsować, to sobie grypsuj. Ja to nie będę tego już oceniał po prostu. Wiadomo, co się stało z Popkiem i z tobą. Firma, już nie będę też opowiadał, rozpadła się. A ty możesz nagrywać pijany albo czerwony, jak beret, kurde, te swoje filmiki. Już nie chciałem mi się w ogóle tego nagrywać, no ale jak już ktoś za tobą, pojawił się człowiek pod symbolem, no to już nagrałem to wideo, żeby nie było, że ja milczę, że ja się przestraszyłem. Bo ja się niczego nie przestraszyłem, bo jest racja po mojej stronie. Pozdrawiam wszystkich normalnych ludzi, hejterów oczywiście tradycyjnie. Będę blokował te fałszywe konta, będą niedługo. Normalnych ludzi zapraszam na Instagram Andrzej Żurom Żuromski, tam można sobie spokojnie mnie obserwować, co ja robię w wolnym czasie, jakieś tam rzeczy. Pozdrawiam normalnych, ja to mam z kim się spotykać, z kim spędzać czas, nie muszę się tłumaczyć. No i tyle, no. Słuchajcie. Jeszcze jedna rzecz, to też powiem. Na temat masy tam się do mnie sadzicie. Słuchaj, ja się spytałem ludzi o pozwolenie, tak jak ty mówisz, że nie pytałem się. Pytałem się, bo chodziło o to, żeby masa się przyznał, że świadkowie koronni kłamią, że on kłamie. I o to tu chodziło. I on się potem stał moim największym wrogiem, więc łatwo ci komentować coś, ale ja chciałem, żeby potem właśnie ludzie kumaci, jeśli świadek koronny numer w tym kraju przyznaje się, że kłamią i potem wiadomo, że poszedł siedzieć i ma taką wiedzę i on to mówi, to jak to się skłamie, to powinien to wideo moje brać do sądu i pokazywać w sądzie. Wysoki sądzie, ja siedzę z pomówienia. Tu was świadek koronny numer jeden mówi, że świadkowie koronni kłamią, że ma taką wiedzę. On sam kłamie, jest oszustem. No to nie powinno być skazywań ludzi na podstawie pomówienia. Po to powstał wywiad. Tak? Po to powstał wywiad. A ja masę znam od lat 90. Nie muszę mówić, kogo ja znam. Jego znam od 90. No ale że on się sfrajerzył, poszedł na współpracę, to on właśnie myślał, że jak go podejdę, że przyjedzie kolejny dziennikarz, zrobi z nim spokojny wywiad i będzie, kurde, po jego myśli. No okazało się co innego. Jak ktoś widział, obserwował Wojciecha Sumlińskiego, masę, czyli te inne historie, no to widział, co się stało, tak? Masa to jest frajer, to w ogóle nie podlega z dyskusji. A jakbym zrobił to, co powiedziałeś ze szpilką, że się źle odezwał, czy tam jakieś inne, czy z gołotą, czy inne tematy, to bym wywiad przerwał. No kurwa, to ważniejsze było, że właśnie dla dobra ludzi działałem, kolego. Papier już był pokazany, mordziu, Pedro 9, z wyjścia z aresztu. Czekaliście 15 lat na papiery Popka i Pomidora, ja jestem od maja 6 na wolności, 2 miesiące, 1 dzień.
Więc poczekajcie też trochę, jak będzie wyrok prawomocny, to wam pokażę, mam nadzieję uniewinniający. Nie muszę się tłumaczyć. Jakieś tutaj, kurde, barany znów piszą, albo normalni ludzie, nie będę obrażał. Ale już wytłumaczyłem, jest zwolnienie z aresztu, obejrzyjcie sobie film, wszystko ze mną jest okej, nikogo nie sprzedałem. Chodzę z podniesioną głową po jednej stronie muru, po drugiej stronie nie muszę się tłumaczyć, tłumaczyć się winny. Pozdrawiam normalnych ludzi, a ty kolego pod symbolką sobie przejrzeć na spokojnie i...